czwartek rozpoczynamy od wizyty w dzielnicy szóstej. Mieszkańcy kolonii Gosławickiej, państwo Anita i Bogdan Stępniowie, zbierają pieniądze na nowy dom. Poprzedni, zresztą tak jak wszystko, co mieli, strawił ogień. Pożar tutaj wybuchł 31 marca i zabrał dosłownie wszystko. Dom, w którym mieszkali, to był dom rodzinny pani Anity, jest zupełnie zniszczony i koszt jego odbudowy i remontu wymagałby ogromnych nakładów. Dlatego też zdecydowano, że para zamieszka w domku holenderskim, w którym będą dwie sypialnie, salon z jadalnią, toalety z prysznicem. Na ten domek potrzeba 34 tysięcy złotych. Oprócz tego pieniądze są potrzebne na podłączenie domku do mediów oraz na to, żeby przygotować tutaj grunt i posesję. W pomoc małżeństwu bardzo mocno włączyła się dzielnica, zarówno rada, jak i mieszkańcy. Od początku, od tej pechowej, tragicznej nocy, państwu Stępniom zapewniono nocleg, wyżywienie, posprzątano tutaj teren, a także zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Ona jest dostępna na stronie internetowej dobrazbiórka.pl. Każdy może włączyć się we wspieranie państwa Stępniów, a także w realizację marzenia o tym, żeby wrócić do normalnego życia i żeby państwo Stępniowie mieli wreszcie własny kąt, własne cztery ściany. Te historie państwa Stępniów opowiadamy także w reportażu, który jest dostępny na facebookowym fanpage'u miasta Opola. Zapraszam do oglądania.